kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj z innego miejsca biegowego. Biegam z Milką i między innymi dlatego tu jesteśmy. Pomoże biegać bez smyczy, tak Milcia? Tak? Miluś, chodź tu. No, tak. A dzisiaj mam nadzieję, że będzie równie ciekawy vlog jak poprzedni. Może rozpakujemy lampkę z Mario. Poza tym mam nadzieję, że uda nam się dostać na motoshow w Krakowie, bo nie mamy biletów i nie wiem, jak będzie po prostu z wejściem, ale ja was zapraszam. Jesteśmy na targach motoshow w Krakowie, także mam nadzieję, że kilka ciekawych ujęć uda mi się wam pokazać. Zapraszam. Kochani, nie miałam okazji jeszcze rozpakować tej oto lampki, w zasadzie figurki, która jest podświetlana, nazywa się Fire Mario. W związku z tym dzisiaj myślę, że ją sobie rozpakuję
i zobaczymy, czy jest to, powiedzmy, warte w ogóle uwagi. W najbliższym czasie pewnie ruszy taki szybki, krótki konkurs, w którym do zdobycia właśnie będzie taka lampeczka. Jeszcze nie wiem, czy z Mario, czy z Luigi, bo jeżeli mi się spodoba, to generalnie ją po prostu zostawię dla siebie. Standardowo mój nożyk survivalowy, jak jeszcze miałam zajawkę na survival rok temu, dosyć mocną. Ok, wyjmujemy sobie figurkę. Puste opakowanie, także sama figurka, zero jakichkolwiek naklejek czy czegokolwiek. Niestety, może ja to trochę przesunę bardziej do tyłu. Oki. No dobra. I mamy samą naszą figurkę. Jest ona dosyć stabilna. Zaraz pokażę, ale może włóżmy teraz baterię. Tylko już widzę, że jest jeden mały problem. Wchodzą cienkie baterie, a ja niestety, ale chyba nie mam cienkich baterii. Zaraz zobaczymy. Ok, udało się skombinować baterie. Zobaczymy, czy w ogóle działają. Ta-da! Tak wygląda niepodświetlony, a tak wygląda podświetlony Mario. Fajny, powiem wam, że całkiem taki spoczko gadżet. W zasadzie fajnie by to wyglądało, jakbym miała jakoś tutaj to poustawiane. Tylko właśnie to nie wyostrza niestety aparat, bo wtedy mogłoby być całkiem fajne tło do streamowania. Ale no zobaczymy, zaraz wam pokażę, jak ona wygląda na, że tak powiem, stojąco. O! I to tak z grubsza wygląda na stojąco. Tak wygląda z profilu. Także kochani, jeśli nie wiem, podoba wam się ta lampka, to jak najbardziej będzie ona do zgarnięcia w najbliższym czasie w konkursie, który pewnie ruszy od poniedziałku albo od wtorku, jeszcze tego nie wiem. Także zapraszam.